Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jakubek, dzisiaj jest 13 stycznia i jest patch do Rainbow Sixa 1.3 i co w nim zrobiono? To jest głównie taki patch, w którym poprawiają wiele błędów, które były niedawno, do ostatniego patcha jeszcze, nawet po tym ostatnim patchu i już wam mówię, co poprawiono. Poprawili tak jakby strzały, które lecą do nas trafiają. Poprawione to jest, tak? Bo podobno kiedyś ktoś mógł strzelać 10 razy w banie, a to nie trafiało. No i to podobno jest częściowo poprawione. Oczywiście też anti-cheat został poprawiony, ponieważ lepiej teraz wykrywa tych cheaterów lub graczy, którzy grają nieczysto. I oczywiście teraz też poprawili takie przenikanie przez ściany, bo była jakaś taka sytuacja, że obrońcy mogli wyjść z danego budynku podczas fazy przygotowania i po prostu iść i szybko zabić przeciwnika, czyli atakując. A teraz już to jest poprawione. Poprawili tam jakiś jeden error, który wyskakiwał i tutaj oni piszą, że w pełni poprawili ten zamarznięty ekran, który się pojawiał przy podoborze naszych przeciwników i nie mogliśmy dołączyć do serwera, bo był taki zamrożony ekran. To teraz to już jest w pełni poprawione i to już nie powinno w ogóle występować. I po meczu nawet każdy, kto grał w Rainbow Sixa do tego czasu, mógł się spotkać z tym, że cały czas było synchronizowanie jego danych z meczu. Nie przyznawało rangi, punktów rozgłosu, punktów do rang, ten do levelu i to już jest w pełni poprawione, naprawione. Więc lecimy dalej. Podobno teraz mają się poprawić i lepiej wykrywać błędy. Cały ten Ubisoft, który będzie poprawiał te wszystkie błędy, które będą się nam pojawiały. Teraz jak będziemy naciskać jakieś kombinacje klawiszy, to nie wywali nas z Rankeda czy tam z Rainbow Sixa, tylko będziemy normalnie mogli dalej grać. I poprawiono jakieś crashy. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Ja lecę montować ten film. Do zobaczenia, no i cześć.